Cześć, witajcie. Kilka dni po światowej premierze, a jeszcze przed polską premierą, jest już u mnie Redmi Note 10 Pro. To najnowszy, można powiedzieć, flagowiec ze stajni Redmi. Chociaż tak naprawdę mamy do czynienia po prostu z mocnym średniakiem. Telefon jest w moich rękach dosłownie. Dosłownie od kilku godzin, zatem nie będę Wam tu ściemniał i jechał z pełną recenzją, bo na to przyjdzie czas, ale postanowiłem, że powiem Wam kilka słów moich pierwszych wrażeń na temat tego telefonu. Zaczynamy oczywiście od przeglądu opakowania. Co w środku? Zestaw jest, moi drodzy, dosyć fajny, bo mamy w nim silikonowy pokrowiec i to taki matowy. Mamy w nim przewód USB i tabum! Ładowarkę. Mamy ładowarkę i to dosyć szybką, bo o mocy 33 W. Bateria w tym smartfonie również jest nie od parady, bo ma ponad 5000 mAh, 5020 mAh dokładniej. I no, przez te kilka godzin siłą rzeczy jeszcze nie byłem w stanie przekonać się, na ile ta bateria tak naprawdę wystarczy, ale patrząc na to, jak ubywały procenciki w momencie, kiedy konfigurowałem telefon, puściłem tam jakiś jeden, pierwszy, drugi, trzeci benchmark, porobiłem trochę zdjęć, porobiłem trochę filmów, to powiem Wam, że no, powinno być dobrze. Myślę, że to będzie taki typowy dwudniowiec, bo tych procentów na razie straciłem tak nie za dużo, bo zjechało około 20 kilku procent, a dosyć intensywnie jednak bawiłem się tym urządzeniem. Jeżeli chodzi o moc, o wydajność, zapowiada się również dobrze. Co prawda ciężko już to oceniać po tych pierwszych kilku benchmarkach, czy puszczeniu na chwilę jednej gierki, czy drugiej, ale wygląda, że jest nieźle, aczkolwiek ten telefon no, troszeczkę robi się jednak ciepły, tak po dwóch, trzech sesjach benchmarkowych, to już czuć, że robi mu się gorąco, ale myślę, że też będzie nieźle. Wynik taki z marszu, jaki osiągnął, wstydu nie robi, wydaje mi się, także zapowiada się całkiem fajnie, ale o tym oczywiście już w pełnej recenzji. Jeżeli chodzi o styl, o wykonanie, no, rzecz się może podobać. Telefon jest estetyczny, jest porządnie zrobiony, tutaj nie ma się do czego przyczepić. Wiadomo, nie każdemu się spodoba ta dosyć mocno wystająca oprawka aparatu fotograficznego. Fakt, założenie pokrowca niweluje ten problem, no ale nadal aparat ciągle wystaje. Ale z drugiej strony jest takim znakiem charakterystycznym tego telefonu, więc też bym go nie demonizował. Tył jest błyszczący, więc niespodzianki nie ma. Oczywiście ślady paluchów dosyć szybko na nim się pojawiają. Z przodu na ekranie również, z tym, że mam jeszcze na nim tą fabryczną folię, która jest naklejona tak, jak telefon wychodzi z fabryki. Macie na początek jakąś tam ochronę zapewnioną, chociaż ta folia jest bardzo delikatna i ona się dosyć szybko zniszczy. No, niemniej nie musicie od razu po zakupie jej szukać w sklepie. Co zaś się tyczy samego wyświetlacza, no to będzie po prostu dobrze. Jest to AMOLED. Ma odświeżanie z częstotliwością do 120 Hz, czyli regulowaną automatycznie, zależnie od tego, co się dzieje na ekranie. Ma oczywiście, jak widzicie, tryb ciemny, ma ochronę wzroku, ma możliwość podkręcenia kolorków, czyli generalnie wszystko to, co oferuje interfejs Xiaomi MIUI. Prawdę mówiąc, dziś jest pochmurno, więc nie miałem okazji wypróbować tego telefonu w słoneczny dzień, ale myślę, że będzie dobrze. Taki normalny dzień z lekkim zachmurzeniem jest naprawdę super. Zatem jeżeli chodzi o ten wyświetlacz, myślę, że finalnie również zdania nie zmienię i wystawię mu raczej wysokie noty. Tak samo wysokie noty już nawet teraz, dziś, zaraz, po kilkunastu nawet minutach obcowania z tym telefonem, mogę wystawić głośnikom. Stereo, jeden na dole, drugi na górze, grają czysto, grają donośnie. Naprawdę mocny punkt tego telefonu, chociaż w odróżnieniu od flagowego Xiaomi nie ma tutaj logo Harman Kardon, ale coś czuję, że to są te same głośniki, wiecie? Wracając jeszcze na sekundkę dosłownie do wyświetlacza, zapomniałem o jednej rzeczy wspomnieć. Zwróć uwagę, stosunkowo mały otworek na aparat do selfie, a selfiaki wychodzą całkiem przyzwoite. Aparacik jest, no, powiedzmy, zwyczajny, 13-megapikselowy, ale spokojnie daje radę. Przedni aparat jest taki sobie zwyczajny, natomiast z tyłu dostajemy już całkiem sporo, bo dostajemy matrycę Samsunga o rozdzielczości 108 megapikseli, które to piksele łączą się ze sobą w trybie 9:1, czyli mamy naprawdę już duże piksele i zdjęcia nocne zapowiadają się co najmniej dobrze. O fotografii oczywiście też znowu powiem Wam w pełnej recenzji, ale zapowiada się naprawdę fajnie. Mamy tutaj też oczywiście aparat szerokokątny i mamy bardzo porządny aparat do makro. Tylko nie wiem czemu Xiaomi z uporem maniaka chowa tryb makro tutaj pod hamburgerem, zamiast go dać do zestawu głównych trybów fotograficznych.
Ja rozumiem, że aparatu dwumegowego do makro można się wstydzić, ale ta piątka już naprawdę robi całkiem fajne zdjęcia, więc nie wiem, po co ją chowają. Filmy też wychodzą całkiem nieźle, ale naturalnie na wypróbowanie możliwości fotograficzno-filmowych daję sobie jeszcze trochę czasu. Natomiast już teraz mogę Wam powiedzieć, że będzie całkiem przyzwoicie, bo tutaj naprawdę lipy nie ma. Z aparatami specjalnie nie przyoszczędzi, chociaż oczywiście jakby dali jakiś stereo obiektywem, to ja bym się nie obraził. Ale chyba nie ta półka cenowa. Redmi Note 10 Pro jest ciekawym przypadkiem. Mamy ekran AMOLEDowy, a pod nim nie ma wcale czytnika linii papilarnych. Czytnik linii papilarnych jest na boku i powiem Wam szczerze, jestem całym sercem za tym rozwiązaniem, bo ten czytnik papilarny na boku, po pierwsze, idealnie mi wchodzi pod palec, a po drugie działa naprawdę bardzo dobrze, zdecydowanie lepiej niż wszystkie, dosłownie wszystkie czytniki podekranowe, z jakimi dotąd miałem do czynienia w swoim życiu. Mocnym punktem urządzenia jest również to, że ma trochę rzadko spotykany wśród średniaków, ale jednak potrójny slot kart, czyli mamy dual SIM do dyspozycji, niezależnie od rozbudowy pamięci za pomocą karty microSD, co mi się strasznie podoba, szczególnie, że przypadła mi w udziale ta wersja słabsza, z pamięcią 6+64, więc gdybyście przypadkiem stanęli przed wyborem, to ja od razu z marszu Wam proponuję, weźcie tą mocniejszą z pamięcią 128 GB, bo do tego ta pamięć jest jeszcze szybsza, ale pamiętacie to zapewne ze specyfikacji, która jest podlinkowana w opisie tego filmu. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o kilku drobiazgach, jakie znajdziemy w tym telefonie. Przede wszystkim, jak widzicie, jest mini jack, a obok niego nieopodal znajdziemy nadajnik podczerwieni. Czyli ten telefon może stać się pilotem do naszego sprzętu audio-wideo. I tu Wam powiem ciekawostkę. Od pewnego czasu w aplikacji, która służy do obsługi tegoż pilota, pojawiło się wsparcie dla dekoderów, które są popularne w naszym kraju. No, w większości sieci kablowych w zasadzie w tym momencie możecie sobie pobrać oprogramowanie i sterować z poziomu Waszego Redmi. A jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Redmi Note 10 Pro ma NFC, przynajmniej ten, który będzie oferowany w Europie. A gdybyście chcieli którykolwiek ze smartfonów serii Redmi Note 10 sprowadzać spoza Europy, no to się upewnijcie, czy to NFC faktycznie tam jest. Redmi Note 10 Pro nie miał jeszcze polskiej krajowej premiery, zatem wybaczcie, ale nie podam Wam dziś cen tego modelu na nasz rynek. Znam ceny w dolarach, te europejskie. Model ten kosztuje od 280 do 330 dolarów. Przeliczając to wprost, mówimy o kwotach rzędu 1300, 1550, 1600 zł. Jeżeli te ceny faktycznie takie zostaną, to powiem Wam, że to będzie naprawdę bardzo fajna propozycja, bo już po paru godzinach użytkowania tego smartfonu widzę w nim kilka mocnych punktów. Mamy naprawdę dobry wyświetlacz. Dobrze zapowiada się też akumulator. Jest szybka ładowarka w zestawie. Aparat fotograficzny 108 megapikseli plus użyteczny aparat do makro. Do tego przyjemne dodatki w rodzaju pilota, mini jacka, potrójnego gniazda na karty oraz NFC. No i w sumie całkiem niezły, nie najgorszy wygląd. Moim typem pozostanie niezmiennie topowy wariant 8 plus 128 i kolor ten tutaj ala pomarańczowy. No ja niestety mam czarny. Trudno, ale i tak jest fajnie. A skoro jest fajnie, to pozostańcie z nami na kanale i poczekajcie trochę, a pojawi się pełna recenzja tego smartfona. Do zobaczenia. Cześć.